Wracaj, cyna! Chili! Tysiące skowili! To jest wyzwanie ostrości! Witajcie, ludziska, na kolejnym wyzwaniu ostrości z lokalu. Ja jestem Mike Van T. A jestem Sunny Pete. No to mamy tutaj kolejny materiał. Kręcimy taki... Nie wiadomo, co to będzie. Jest to polecony nam Fatbob Burger, tutaj widzicie, jest tak ukryte, nie ma żadnego szyldu wyżej tutaj, ponad kadrem. Nie, jest tam taki maleńki znaczek tylko. Tylko taka maleńka naklejeczka, no i słuchajcie, a mimo wszystko jest to, mimo że taki ukryty lokal, wtedy jest tak oblegany, że tutaj widzimy, że... Non stop ktoś wchodzi, co prawda też wychodzi, ale non stop ktoś wchodzi, no są nowe, wychodzą nowe grupy ludzi, jest tam cały czas tłok. Co weźmiemy właściwie, bo nie mówiliśmy, Fatbob Burgera. Ostrego, po prostu ostrego i sobie go spróbujemy. Tutaj wiemy nieoficjalnie od widzów, czy też widza, który nam to polecał, szczerze powiedział, że teraz nie pamiętam. Że ma 3 poziomy ostrości i też można jeszcze poprosić o podkręcenie. No to poprosimy o to podkręcenie. O, tak jak widzicie, to jest ciągły obrazek. To się dzieje cały czas tutaj, naprawdę, więc lokal jest naprawdę oblegany, co dosyć nas tutaj zaskakuje. Jakby można by powiedzieć, że takie uroki po prostu lokali mieszczących się w samym centrum, czyli na starym rynku. No ale nigdy nie widziałem takiej sytuacji. No. Naprawdę, jak tu jesteśmy, to ten chyba nie ma takiej minuty, żeby ktoś nie wchodził i nie wychodził właśnie na przykład, no nie? Bo oczywiście jesteśmy w Poznaniu, nie? Bo trzeba to podkreślić, bo nie powiedzieliśmy, tak. Nie? Dokładnie tak. Dobrze, no nic, nie przedłużamy w takim razie. Słuchajcie, my zobaczymy, jaka tam jest sytuacja. Pewnie poczekamy też troszeczkę, z tego wynika. No i tutaj gdzieś znajdziemy sobie, gdzieś tutaj jesteśmy blisko starego rynku w Poznaniu, więc znajdziemy sobie może jakąś fajną lokalizację, gdzie już będziemy, to zjemy. I to nagramy po prostu, no bo widzę, że nie ma sensu tego inaczej robić, naprawdę. No jeszcze takiej sytuacji z lokalem, tu takiej sytuacji przy lokalu nie mieliśmy. Mieliśmy w Gostyniu, to musieliśmy też wyjść, nie? Tylko że tam przez... Faktyczne. Ale tam przez to, jakie były warunki w środku, w ogóle hałas. Akustyczne, no. Akustyczne, a tutaj wychodzi na to, że po prostu jest tego oblegane miejsce, że tam nie będziemy w stanie zagrać my miejsca. Dobrze, nie przedłużamy, wchodzimy, zobaczymy, co to będzie, ale i tak zapewne za chwilę zobaczycie nie w lokalu, tylko gdzieś właśnie. No z tymi burgerami na pewno, to jest pewne, to jest jedyna pewna. Dobrze, zostańcie z nami. Okej, no to już tutaj mamy, tak jak widzicie. Jednak jesteśmy w lokalu. No a właśnie, jednak jesteśmy w lokalu, udało się po prostu znaleźć miejsce. I menu mamy takie, tak jak widzicie, 9 burgerów jest w tym menu. Tak, to są tylko jeszcze przystawki. No i generalnie mamy tego burgera ostrego. Cena 20 zł. Tak jest, 200 gram wołowiny, chili dżem, chrupiące jalapeno, czerwona cebula, ziołowa Filadelfia. Okej. Co najważniejsze, my wzięliśmy stopień maksymalny plus jeszcze podkręcony. Ostrości, tak. Tak powiedzieli, że nam taki zrobił. A jeśli chodzi o wysmażenie mięsa, to wzięliśmy stopień średni. A w 5 było, nie pamiętam już dokładnie jaki, ale było 5 poziomów do wybrania. Możliwe, no. Tak mi powiedział. Mhm. Tak, ale wzięliśmy średni, no. Dobra, to co? No to jemy chyba, no nie? Tak. No zobaczymy. Burger. Bułka pszenna, jak widzicie, z papryczek jalapeno jest dużo. Tak, dużo papryczek widzicie na zdjęciu. Czuć paprykowość, jak my to mówimy. Tak, no tutaj są. No tutaj są papryki zmielone. Dobra, no co? Do smacznego. Dziękuję. Czuję ten dżem. Czuję chili dżem. Czuć papryki. Czuję chili dżem. No. To jest mocne. I czuć tą słodkość od dżemu. Ciekawe. Teraz pacha mocno. Powiem tak, jeden z mocniejszych burgerów w Poznaniu. No. To powiem, że przewyższa moc dzikiego Billa, Hickoka z Lucówka. To mnie boli. Czuję tą słodkość chili dżemu cały czas. No. Mimo, że pali strasznie. No, kilkadziesiąt tysięcy. Ja nic nie mówię, bo chcę zjeść. Co jest do plus? Nic nie cieknie, choć nie kapie żadna woda. Dam radę go zjeść, ale pali w ustach. Tak bym nie musiał przerwać, to bym dał radę. Ale muszę przerwać, bo i tak leci z nosa, że... Jestem zły, że muszę przerwać. Powiem, że to może mi zepsuć cały plan. Jest ostry. Smakuje ci w ogóle samy? Smakuje, jest słodki, fajny, ale też mocny. Na pewno burger dla wymagających. Fajne, grube mięsko. Powiem ci, że z każdym gryzem coraz trudniej mi to jeść. Sany już... Ja już go zjadłem, a dzika. Ja szybkość poszedł. No nie do końca się to liczy, bo widzicie, no już tego nie będę jadł. Już tego nie musisz. Teraz chciałem sam sobie udowodnić, że jestem mocny i jestem. Na tyle, na ile mnie stać. No wracasz do gry, Sany. Wracasz do gry. Miałem taki moment, że czułem się dobrze teraz po jedzeniu, myślałem, że będzie okej, ale im bardziej mówię, tym bardziej mi rozpala gardło i czuję, że coś tu się na klacie zaczyna dziać. Czuję, że bebek się na pewno odezwie. Ja bym może to zjadł szybciej, ale nie umiem jeść szybko. Nie jestem w stanie zjeść szybko.
Jestem zapchany po prostu. No zaczyna być niedobrze. Czuję gorąco, na klatce teraz, piersiowej. Ciężko było go skończyć, przyznam, ale udało się. No, mam sponiewierane wargi od ostrości. Nie, ja nie mówię, bo zaczyna mi się hiperwentylacja, więc ja przestaję mówić. A mi wargi w miarę, wiesz, oszczędził. Już mam język, który mam po wypaleniu. Najgorsze teraz będzie, że czuję mi się w brzuchu zacznie zaraz gnój. I hiperwentylacja się zaczyna, jest to bardzo niefajne. No tak na skałę to by to ocenić, no około 40-50 tysięcy może być. No troszeczkę wyżej bym dał, ale no sumie mogę się zgodzić, bo może tak za bardzo dramatyzuję teraz. Próbuję się uspokoić. To nie jest taki burger, żeby aż tak pozamiatał. Kiedyś tego burgera lepiej bym zniósł. Na turny w poprzednich latach były mocniejsze rzeczy. Już powoli kończę. Mam zapchane paliki jak komik. No, to czego nie lubią widzowie? Okej, no to jesteśmy po. No tak. Tak, jesteśmy po. Prawie, że do końca po. Powiem wam, że u mnie już kiedyś chodzi o wrażenia tutaj i hiperwentylacji, czy... Umie jeszcze po nie, całe mocno. Wydawało mi się, że stracę czucie w nogach, już bo zaczynałem, przestawałem tracić, ale jest okej. Okay. Problem u mnie jest teraz taki, że trzeba schodzić na żołądek. Co jest najśmieszniejsze? No. W życiu nie spodziewałem się takiej mocy tego burgera. Ja myślałem, że będzie lightowy. Bóg. Ja się spodziewałem, że może na troszeczkę zaskoczyć, aczkolwiek przyznam, że nie aż tak. Zaskoczył bardziej niż się bym spodziewał. Ja nie spodziewałem się w ogóle zaskoczenia, parzony na skład tego burgera. Na jalapeno, chili jam. No chili jam, jakie chili tu dali? No. No nie, ja stawiałem, że to będzie po prostu coś dla początkujących, nie? Nie, to nie jest dla początkujących. To jest dla na pewno średnio zaawansowany. No tylko wiecie, są 3 stopnie ostrości i jeszcze jest taki jakiś tutaj spodlady nam polecili, tak zwany spodlady, no to mamy ten spodlady, no jest mocny, no co tu dużo mówić. Jakieś uderzenia gorące mam na brzuchu, na ten moment i czuję, że może być bełt, prędzej czy później. Nie, to u mnie żołądek jest okej, ale cała ją mocno jest wypalona. I powiem ci, że mam wypalone, teraz czuję, że mam wypalone wokół ust, ale już nawet mówienie nie wzmacnia efektu ostrości. Dosyć mocno z chwilą jeszcze miało miejsce, więc już nie, to mnie, nie, fajnie. Nie, to mnie też nie mówienie nie wzmacnia, ale pali wszystko wokół. Cieszę się, że nie spanikowałem i całego go zjadłem. No, ja polecam na pewno, duże polecenie, bo to jest naprawdę jeden z ostrzejszych burgerów w Poznaniu. Bo czuć też to, co nie powiedziałem, muszę polecić, bo czuć ten nieprzyjemny posmak papryk dla mnie, ale ten smak słodki, czyli że mu przykrywa go. Tak, przykrywa go, no. Powiem szczerze, że góruje nad nim i to jest fajne. I to jest fajne. Nie no, będę bym cierpiał na brzuchu za jakiś niedługo czas i będę umierał, ale też poza kamerą. Dziękuję wam bardzo za uwagę i dziękujemy tutaj za takie miłe burgery też lokalowi. Polecam jeszcze raz. Okej, no to kończymy. Jestem Stany Pit. Jestem Mike Vanty oczywiście. I widzimy się w kolejnych naszych wyzwaniach, live'ach, recenzjach. See ya. I to było oczywiście wyzwanie z Fat Burger, nie? Dokładnie tak. Burger ostry. Z burgerem ostry. Dziękujemy wam jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia. No słodkość czuję w nim. Na początku jest słodycz, jakbym jak ketchup jakiś taki. No. Straszny ból w bebechach. Straszny ból w jamie ustnej. Łzy mi zaczynają lecieć. Kurde, ej, on cały czas rośnie jeszcze. Rośnie. Ale wycisk. No wychodzi mi ten język na gardło, ale jestem na samym poziomie.